Ta kasza jest obrzydliwa. Chcę coś smacznego. To Leo. Potrzebuje mojej pomocy. I świecę. Okej. Dla Leo jestem gotów zrezygnować ze wszystkich eksperymentów. Leo potrzebuje pomocy? Kto inny go uratuje? Dzięki, że jesteście. Jestem naprawdę głodny. Może dość siedzenia. Przygotujcie mi smakołyki. Ciekawe urządzenie. Na początek chcę jajka. Jasne. To działa, patrzcie. Mogę powiększać rzeczy. Wiem, jak przygotować smaczne jajka. Co więcej, będą nie tylko pyszne, ale i ładne. Użyję specjalnej foremki. Moje danie będzie wyglądało niczym zajączek. Tylko spójrzcie. A ja przetestuję swój przyrząd na jajku. Patrzcie, kurczy się? To dziwne. Musiałem nacisnąć zły przycisk. Spróbujmy jeszcze raz. O, działa! Czy to na pewno można będzie jeść? Absolutnie tak. To prawdziwy przełom naukowy. Dziewczyny, nie przeszkadzajcie. Zrobię teraz gigantyczne jajko sadzone. Zobaczcie, jakie to fajne. To największe żółtko, jakie w życiu widziałem. Eksperymenty nie są teraz najlepszym pomysłem. Nie ma nic lepszego niż klasyczny przepis na jajka. Najpierw trzeba rozbić je do specjalnej foremki. A następnie wrzucić to do wrzącej wody. Teraz czas na awokado. Trzeba je pokroić i rozgnieść. To mój ulubiony sos guacamole. Rozsmaruję go na tostach. Zobaczcie, jakie to piękne. Pozostaje tylko udekorować to wszystko rzodkiewkami. Pożywne śniadanie gotowe. Moje pierwsze na świecie gigantyczne jajko sadzone też wygląda dobrze. A z keczupem będzie najpyszniejsze jajko w historii. A moje jest najsłodsze. Zobaczymy, co wybierze Leo. Ciekawe. Jajko w kształcie zajączka. Nie dość, że piękne, to jeszcze i smaczne. Jane, odwaliłaś kawał dobrej roboty. A teraz spróbujmy, co przygotowała dla mnie Emma. Jej kanapki wyglądają troszkę dziwnie. Co to takie zielone? Nie znoszę awokado. Profesorze, z panu cała nadzieja. Wygląda jakoś tak prosto. Ale dokonałem wielkiego odkrycia. Jane, gratulacje. Zrobiłaś najsmaczniejsze i najpiękniejsze jajko. Dzięki, Leo. Chyba Leo ma dla nas nowe zadanie. Właśnie tak. Tym razem zróbcie dla mnie sałatkę. To proste. I jasne. Sałatka? Już się robi. Oczywiście najlepsza sałatka będzie ze świeżych warzyw. Zaraz je tutaj wyhoduję. Wykorzystam do tego eksperymentalną farmę. Najważniejsze to dokładnie podlać nasiona. Nic prostszego. Profesorze, chyba przesadza pan z wodą. Ups, rzeczywiście. Muszę natychmiast usunąć ten potop. Nie chcę, żeby moja sałata rosła w brudnej wodzie. Patrzcie, udało się. My tu gadu-gadu, a sałata już urosła. Najwyższy czas zbierać plony. A teraz bułka. Potrzebuję jej po to, żeby zrzucić na nią fasolę w sosie pomidorowym. I figurka dinozaura do dekoracji mojej sałatki. Patrzcie, co za podanie. Pięknie. A wy co tak siedzicie? Czas leci. A, racja. Troszkę się zapatrzyłam i zapomniałam. Biorę ogórka i troszkę papryki. W sałatce najważniejszy jest sposób podania. Moja będzie w kształcie słodkiego małego pieska. Ładny, co? Wspaniały. Nigdy nie słyszeliście o dressingu? Śmietana idealnie pasuje do każdej sałatki. I właśnie ona trafi na talerz jako pierwsza. Następnie pokruszony ciemny chleb. Będzie niczym jadalna ziemia. Teraz zrobię piękne kwiaty z warzyw. Wyrosną właśnie z tej chlebowej ziemi. To się nazywa profesjonalne podanie. A nie jakiś tam piesek. Dość zabawy. Czas zdecydować, czyja sałatka jest najsmaczniejsza. Profesorze, zacznijmy od ciebie. Ten dinozaur smakuje całkiem nieźle. Czyżby był z czekolady? Spróbujmy reszty. Fuu,
Znowu fasola? Nie cierpię jej. Jestem na nie. Jak możesz? Jane, twój piesek jest bardzo słodki i sałata też nie jest zła. Dałam z siebie wszystko. Teraz czas na kulinarne arcydzieła Emmy. Przygotowała nie sałatę, a cały ogród. Fu, czarny chleb rzeczywiście jest jak ziemia. Nie tylko z wyglądu, ale i w smaku. Ohyda! Wygrywa Jane, gratuluję. W dzieciństwie uwielbiałem kręcić się w kółko na krześle. Wystarczy tej zabawy. Teraz chcę kawę. Będzie kawa? Jasne. Świetny pomysł, już wiem co robić. Do zaparzenia kawy użyję aparatu, który niedawno skonstruowałem. Służy do robienia rozmaitych mieszanek. Czemu by nie zrobić w nim kawy? Ważne, aby być bardzo ostrożnym. Sypię ziarna kawy do dużej kolby. Następnie upewnię się, że kolba znajduje się nad ogniem. To musi się udać. Temperatura rośnie, to znaczy, że idzie dobrze. Patrzcie, kawa płynie. A więc eksperymentalny napój dla Leo będzie gotowy. Kawa musi przede wszystkim dobrze smakować. A co wszyscy uwielbiają? No właśnie, kokosy, a dokładniej mleko kokosowe. Aby je zrobić, należy pokroić kokosa na kawałki i wydobyć z niego to, co najsmaczniejsze. Dlatego pokroiłam kokosa na kawałki i wrzuciłam do blendera. No i mleko kokosowe mamy gotowe. Czas na białą czekoladę. Należy umieścić ją w mleku i roztopić. Zostało już tylko troszeczkę. Zetrę resztę czekolady. To będzie dekoracja. A gdy moja autorska kawa trafi już do szklanki, można posypać ją resztą czekolady i udekorować owocami. To będzie pyszne. Wow! Tylko, że to nie jest żadna kawa. Bingo! Kawa powinna być ciemna, a to znaczy, że bez prawdziwej czekolady się nie obejdzie. Dlaczego by nie zalać czekoladowej kulki gorącym mlekiem? To już bardziej przypomina kawę. Leo, czas wybrać zwycięzcę. No, proszę, czekamy. Co tym razem zrobił profesor? O fu, ohyda, to jest mega gorzkie, wcale mi się nie podoba. Chyba gotowanie nie jest moją specjalnością. A co przygotowała Emma? Niezłe. Ale co to za suszone owoce? Nie pasują tu. To tylko dekoracja. Jane, no cała nadzieja w tobie. To jest naprawdę dobre. Gratuluję kolejnej wygranej. Znowu zrobiłaś coś nierealnie pysznego. Jestem prawdziwą kucharką. Subskrybuj kanał Rapapa, na pewno nie przegapisz równie pysznych i interesujących wyzwań. Następnym razem będzie jeszcze zabawniej. Do zobaczenia. Pa, pa.